Polska mówi, zabiera dzisiaj państwa w wyjątkową podróż z wyjątkową osobą, wyjątkowym głosem, ze mną, pani Gabriela Talaczek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani Gabrielo, w którym momencie pani życia zwróciła pani na to uwagę, że pani ma jakiś niezwykły głos? To nie byłam ja. To raczej ludzie mi mówili, że jest on oryginalny. I ja. Hmm osłuchana ze swoim głosem latami, nie dostrzegałam tego. Dopiero gdzieś tam za namową innych zaczęłam działać. A w jakim to było wieku? 18 może lat. To już... Jakie to były uwagi? W jaki sposób ludzie zwracali uwagę na to, że pani ma ten głos taki, no, bardziej wyjątkowy? Prośba o coś, żebym coś przeczytała. Mm. Tak, um, komplementy na, na temat głosu, takie częste, miłe słowa. Czy pięknego głosu możemy się nauczyć, czy raczej to już jest nam dane? Przyznam na rekt. pewno można to wypracować. Na pewno można zadbać o to, żeby mówić schludniej. Zawsze warto mówić trochę wolniej, żeby ten rozmówca nie tracił wątku. Na pewno można wiele zrobić, ale jednak tębr i. Takie predyspozycje. No nie wszystko można wyrobić, ale można dużo poprawić. <grych> Kilka lat temu byłem z wycieczką młodych ludzi w radiu polskim. Mhm. Oprowadzał nas starszy pan, który miał wyjątkowy głos mhm. i zaczarował nas tym, w jaki sposób mówił, zaczarował nas swoimi historiami, jak rano, jak szedł do pracy, rozgrzewał swój aparat mowy. Czy w tej chwili też się, w dzisiejszych czasach też się stosuje rozgrzewanie aparatu mowy? Czy są jakieś do tego specjalne ćwiczenia? Oczywiście, że tak. Rozgrzewka aparatu mowy jest szalenie ważna, zwłaszcza przed długą formą. Jeżeli się ma do przeczytania dużo tekstu, to zupełnie inaczej wybrzmiewa to, gdy ten aparat mowy jest rozgrzany. Czy są to jakieś nowe ćwiczenia? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jednak są te same ćwiczenia, które od lat się sprawdzały. Różne zbitki literowe, łamańce językowe, ym, różne kląskanie, parskanie, tego typu rzeczy, które od lat się sprawdzały, dalej funkcjonują. Czy to są jakieś teksty rymowanki? Mogłaby pani nam zaprezentować? Mm? <noise> Jasne. Proszę bardzo. Ja ogólnie często nagrywam łamańce językowe. Dlatego mam dość wiele w głowie w tym momencie. Mm. Ale chyba najbardziej popularne są te, wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu prestidigitatorów. I... Proszę nie mówić tylko, żebym to powtórzył. No, to jest jeden z trudniejszych, ale są też, są też takie stopniowo zwiększające swój poziom trudności. Oglądałem wczoraj rozmowę z panią w internecie, i tam też był taki łamaniec. Jola lojalna. Tak. Udało mi się w tej chwili, ale próbowałem wczoraj to nie wychodziło mi. Bo Jola musi wejść w krew. Mhm. Jola jest taka y, wymagająca, ale jak, o, jak się tej Jole już poczuje, to już idzie. No dobrze, i wróćmy do tego wątku, tego odkrycia głosu. I co pomyślała pani sobie, że pójdę w tym kierunku, że będę chciała ten głos gdzieś podkładać, żyć z tego? Właśnie nie. Proszę. Na początku próbowałam się dostać do Akademii Teatralnej, później zmieniłam moje plany i zaczęłam studia dziennikarskie. Tam mieliśmy radio studenckie. I stwierdziłam, że czemu by nie, może spróbuję w tym radiu jakieś takie pasmo poprowadzić. Poprowadziłam pasmo sufler kulturalny. Tam opowiadałam o kulturze na każdą kieszeń, ponieważ studenci nie zawsze są w stanie sobie pozwolić na to, żeby wziąć udział w tych wydarzeniach kulturalnych. A tak naprawdę jest wiele możliwości. Są teatry, które działają na zasadzie pay what you want, albo jakieś dni, na przykład, które dla studentów są bardziej przyjazne, jeżeli chodzi o te finansowe aspekty, i tym się zajmowałam. A później pojawiały się zlecenia reklamowe, i to się powoli zaczęło rozwijać w takim kierunku zarobkowym. Gdzie dzisiaj możemy usłyszeć Pani głos? W reklamach telewizyjnych, radiowych. Jestem głosem radia Eskarok. Różne filmy instruktażowe czytam, audiobooki również. Takie treści lektorskie. Czy miała Pani jakichś swoich idoli czy ma, na, 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 na podstawie których Pani się w jakiś sposób inspirowała, się którymi? Na pewno podziwiam warsztat wielu lektorów. I uczęszczałam na warsztaty do wielu lektorów, ale staram się nie porównywać i staram się jednak swoją własną drogę wyrabiać, czyli czerpię z wiedzy, którą y, otrzymuję od nich. Y, natomiast y, raczej staram się jakoś taką swoją ścieżką podążać w tej dziedzinie. Czy to jest prosty zawód? Ale pytanie, <laughs> czy to jest prosty zawód? Wiele osób myśli, że bardzo. No bo co odpowiedzieć sobie coś tak. tam już tylko teraz w na, 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 na. I tak i nie. I tak i nie. Są lepsze dni, są gorsze dni. Mam czasami dni, że często się mylę. Jeden tekst, przeczytanie jednego tekstu zajmuje mi bardzo dużo czasu. Są dni, gdzie nie jest to dla mnie problem. O tyle jest trudny, że nie jest pewne. Należy ciągle dbać o to, żeby pozyskiwać klientów, pozyskiwać oferty, trzeba wciąż myśleć o tym. Wiadomo, ci klienci również sami się pojawiają, natomiast jest to na pewno zajęcie, które wymaga takiego freelancingu teraz się mówi, prawda? To zazwyczaj taka osoba jest freelancerem i nie jest pewna, że tak jak w pracy na etacie, że ta praca będzie zawsze. To jest taka zagadka już. Oczywiście zależy to od stopnia zaawansowania i bycia takim lektorem topowym. No to wtedy jest to coś innego. Ale ja to lubię. Nie jest monotonnie na pewno. Czy to zajęcie wymaga, że pani codziennie na przykład hmm, trenuje, musi ćwiczyć, czy to jak już się nauczyliśmy? A... Staram się. Staram się naprawdę to robić. Nie będę kłamać, że robię to codziennie, ale bardzo staram się, jak napraw, naprawdę, jak najbardziej regularnie ćwiczyć i te dykcje szlifować aparat mowy, rozgrzewać, tak. Czyli te ćwiczenia polegają właśnie na rozgrzewaniu aparatu mowy? Tak, na wyrabianiu sobie mięśni, skupianiu się na rezonatorach. Przede wszystkim szalenie ważna jest przepona i wyrobienie sobie tego właściwego oddechu. To jest coś, co trzeba stale, stale, stale trenować. Zastanawiam się, czy poza tym, że powiedzmy, przygotowywując się y, do dubbingu, rozgrzewamy aparat mowy, ale czy na przykład jeszcze w inny sposób się przygotowujemy, czy na przykład y, 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 jesteśmy, musimy być najedzeni, czy na przykład musimy być jakoś inaczej ubrani, mm -hmm. y, żeby w jakąś postać się wcielić. Czy to pomaga? Jeżeli chodzi o wcielenie się w postać, tak. na przykład do dubbingu, do... Hmm, ja nagrywam fandubbingi w mm, takich formach. Również działam jako influencerka w social mediach i wtedy jest to ciekawe, kiedy y, faktycznie ubiorę się w specyficzny sposób, bo to dopełnia obraz. Natomiast jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z dźwiękiem, to chyba nie zadaję sobie takiego trudu, żeby ubierać się w jakiś specyficzny Wyjątkowy sposób tak. i dostosować do tej postaci wizualnie. Ale jak robiłam dabięk do gier, to próbowałam sobie tę postać jak najbardziej rozrysować w głowie i tak troszeczkę wejść w jej buty. Na pewno to pomaga, bo to już jest forma troszeczkę aktorskiego aktorskiej pracy z tekstem aktorskiej pracy z głosem. Nie jest to czysta komercja, czy nie jest to taka historia jak w przypadku audiobooków, tylko jest to nowa postać, trzeba jej troszeczkę nadać tego sznytu. Czy czasem zdarza się, że to co robimy, to robimy jeden do jednego czy często są jakieś powtórki na przykład w przypadku dubbingu tak. czy Nigdy nie będzie jeden do jednego, bo pytamy o głos oryginalny, tak? Czasami ja na przykład yy, debingowałam gry, która jest polską produkcją, więc wtedy nie dostosujemy się do żadnego głosu zagranicznego, yy, tylko sami kreujemy tę te barwę i ten głos, ale nigdy to nie będzie jeden do jednego. Wiadomo, że warto zbliżyć się do oryginału, yy, ale to nigdy nie będzie to samo. Czy zdarza się, że gra pani w jednym materiale kilka postaci? Tak, w jednej grze chyba siedem postaci. Siedem? Debilnej. Tak. E, I to było nagrywane w ciągu jednego dnia, że tak powiem, nagraniowego? Może dwóch. Mhm. Tak. I nie myliły się czasami głosy. One były różne, bo na przykład był taki mały duszek, taki zagubiony, co taki nic mu nie wychodziło i był taki nieporadny. To, to, to było coś uroczego, albo taka potężna magiczka, której tam w ogóle każdemu śmierci życzyła i bardzo była taką postacią. No niesympatyczną, delikatnie mówiąc, ale to jest, to jest, to jest, to jest zabawa, naprawdę, żeby odnaleźć tę osobowość w, w tych różnych postaciach. E Podkłada Pani głos do reklam między innymi. Tak. Um, czy często jest tak, że wybierana do reklamy jest twarz, ponieważ odpowiada, ale właśnie głos nie odpowiada, i to jest um, polskojęzyczna osoba, ale pani podkłada swój głos, na przykład. Czy tak się zdarza? Mm, bo nie wiem, czy do końca rozumiem pytanie. To chodzi o dubbing do reklamy? Czy tak, o, o dubbing do reklamy. Czyli tu że są aktorzy. Tak. Ja mam w aktora obcojęzycznego podłożyć nie, głos. Nie, nie. nie. Po, po polskojęzyczny jest aktor, ale mhm. jego głos nie pasuje powiedzmy producentowi czy reżyserowi. A, tak? i trzeba go zdabingować. Dokładnie tak. To nie spotkałam się z czymś takim. Chyba to już na etapie castingu jest istotne, żeby ten głos jednak mm, zgrał się z projektem. Czy w Polsce wielu jest lektorów, lektorek? W tym momencie zajmować się tym zawodem jest bardzo łatwo, bo wystarczy zakupić sobie sprzęt, zadbać o odpowiednie wygłuszenie przestrzeni i można zacząć próbować. Tylko że są osoby, które faktycznie zajmują się tym profesjonalnie, a są osoby, które gdzieś tam chcą zrealizować swoje marzenia i spróbować cokolwiek zdziałać w tej branży. I ciężko tutaj powiedzieć, czy jest ich dużo, czy mało. Takich profesjonalnych lektorów raczej nie jest wielu i jest to raczej niszowy zawód. Jak wygląda praca od zaplecza, od kulis? Czy pani dostaje jakiś scenariusz, który najpierw pani sobie w domu czyta i przygotowuje się do tej pracy? Tak. Zazwyczaj otrzymuję scenariusz, tekst. I zapoznaję się z nim, wczytuję się w niego, a później w studiu hmm, czytam i ten głos hmm, udzielam tego głosu. A zdarzają się takie sytuacje, że na przykład scenariusz pani nie odpowiada i pani mówi, że nie, nie chcą tego zagrać. Bywały takie propozycje, które odrzuciłam. Ale. Nie jest to częste. To ja nie jestem osobą jakąś bardzo wybredną, jeżeli jakiś tekst miał, a ten tekst akurat według mnie był rasistowski. I y, ja się zapoznałam z tym tekstem i stwierdziłam, że no, nie ma takiej możliwości, żebym ja to przeczytała. On nie był stricte rasistowski, ale miał takie nie do końca, y, według mnie, y, poprawne treści w sobie i nie zgodziłam się na to. Ale to nie jest częste. Sztuczna, sztuczna inteligencja, czy to jest zagrożenie dla takiego zawodu? A to jest nie... najczęstsze pytanie, które otrzymuję od, um, od ludzi, jak rozmawiam z nimi, nie boisz się tego AI? Słyszałam, że to czytało w ogóle takim i takim głosem i, i, i odwzoruje w ogóle Frediego Merkurego. Nie wiem, bo tego nikt nie wie. Ciężko powiedzieć... Co sztuczna inteligencja wyrządzi nam za 5 lat, za 10 lat. Nie wiem. Niektórzy lektorzy w branży mówią, że nie ma się czego bać, że jest to maszyna, że to zawsze brzmi mechanicznie. Z drugiej strony wiem, że AI już czyta audiobooki, że już czyta treści lektorskie. Na ten moment, według mnie, jest to do wychwycenia, ponieważ jest to taki głos, który nie jest naturalny. To jest takie coś. On odwzoruje tę barwę, tylko że ta treść jest taka mechaniczna. Być może są ludzie, którym to nie przeszkadza, ale jak będzie i czy AI wykosi lektorów za parę lat? Jak według pani wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dykcję Polaków? Mhm. Powiedzmy, to, co Panią otacza na co dzień, idzie pani do sklepu, nie wiem, obojętnie w środkach masowego przekazu. To, co pani słyszy. Bo mhm. kiedyś tak jak ja sobie kojarzę, to było naprawdę wyjątkowe, jak się słyszało pana, panią w radiu, w telewizji. A teraz, kiedy zawód dziennikarza może wykonywać każdy, wystarczy, żeby miał coś do nagrywania. Dziennikarza oczywiście, oczywiście w cudzysłowie, to każdy może się wypowiadać. I, i, i tak jak pani, czy, czy panią razi to, jak popełniamy błędy? To jest też tak, że w mowie potocznej ludzie nie przywiązują aż takiej wagi do tego, jak się wysławiają. Ja raczej przywiązuję, co zazwyczaj jest odbierane jako zarozumialstwo albo że jestem taką osobą nieprzystępną, to nie wynika z tego. Jest to zboczenie zawodowe, które gdzieś tam mi weszło w krew. Ale jak jestem w tramwaju lub w jakimś sklepie, to nie oczekuję od drugiej osoby, że ona będzie się wypowiadać taką polszczyzną mm, bardzo poprawną. Dlatego nie przywiązuję do tego jakiejś wielkiej wagi, ale jeżeli już jest to wywiad z kimś albo obcuję z taką osobą, która jednak tym słowem powinna operować w poprawny sposób, to jest to bardziej rażące dla mnie, jeżeli wiem, że ta forma jest bardziej oficjalna. Natomiast w takiej mowie potocznej chyba nie, chyba nie zwracam na to tak, takiej uwagi. A czy przeszkadza pani na przykład to, jak. Czy zwraca pani na to uwagę, jak często w Polsce zaczynamy używać anglojęzycznych jakichś nazw, mm? zwrotów? Tak. Czy pani to przeszkadza, czy, czy, czy niekoniecznie? Czy według pani to jest okej, okay? ten trend nie powinien to powodować To będzie tylko niepokoju. postępować. Na pewno sprawia to u mnie to, że jeżeli wchodzi jakieś słowotwórstwo nawet ale w polskim języku to bardzo to doceniam. Więc zaczynam doceniać kreatywność i takie nowe właśnie słowa, które są w języku polskim. Natomiast jeżeli to nie jest przerywnik, stosowany jako przerywnik, czyli um, nagminnie stosowane jakieś y, słowo z angielskiego języka, to nie, no bo język ewoluuje. Więc jest to dla mnie normalne, że w momencie, w którym większość młodych ludzi w tym języku porozumiewa się na poziomie naprawdę dobrym, to te słowa gdzieś tam przechodzą do, do naszego polskiego języka. Są filmy, seriale, to wszystko, popkultura to wszystko wprowadza. Natomiast bardzo wówczas doceniam, gdy pojawiają się takie słowa jak ten plebistyt na y, młodzieżowe słowo roku. Tak. I wtedy bardzo lubię, jak się pojawia jakieś takie polskie, typu dzban. To, to był chyba taki największy hit, ten dzban, prawda? Bo to było naprawdę fajne. Y, dlatego coraz bardziej doceniam, gdy jakieś polskie słowo się właśnie staje takim... Tak. <laughs> Zresztą mi się przypomina <laughs> operator, który się tak do mnie zwraca. Nierzadko. Tak? <laughs> naprawdę? Pozdrawiam Kamil. Nie. Nie płacz. No dobrze. Jak powinniśmy tak zupełnie lajtowo? E, zadbać o swój aparat mowy? Czy w ogóle powinniśmy? Czy taki, powiedzmy, potencjalny Kowalski chciałby poprawić troszeczkę m, swoją dykcję? Czy może w takich warunkach domowych jakieś takie podstawowe e, rozwiązania, nie wiem, mieć do tego, żeby coś poprawić? Ja zawsze mówię, żeby mówić wolniej. Bo to naprawdę tyle zmienia. Według różnych y, informacji i źródeł ja wyczytałam, że ludzki mózg traci uwagę po kilku sekundach w momencie, gdy ktoś mówi za szybko i zmienia wątki. Ponieważ jest to niesamowity fitness dla mózgu. Nie na, jeżeli ktoś nie nadąży za przekazem, bo ktoś mówi bardzo szybko i... i, i tak. Nie jest to zrozumiałe, to my automatycznie się wyłączamy. Dlatego, że jest to dla nas męczące. I czasami zastosowanie pauzy bardzo dużo zmienia, zwłaszcza jeżeli się jest nauczycielem, profesorem na uczelni, albo tym słowem się operuje, i to słowo jest y, ważne. Więc my gnamy, my chcemy jak najszybciej coś często opowiedzieć, co jest według mnie bardzo niekorzystne, i też schludniej się mówi, pełniejsze są te słowa. I bardziej dokładnie się mówi, gdy się po prostu zwolni. Tylko tyle. A ja na przykład nagrywam na Instagrama czy na TikToka, w social mediach różne łamańce językowe o bardzo różnym poziomie trudności. I można na przykład raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu zmierzyć się z takim tekstem, który jest tak sformułowany, żeby nie do końca było łatwo. Ale te dykcję wypracować i poprawiać. Przyszła mi taka myśl, chciałbym się troszeczkę cofnąć w mm -hmm. pani życiu. Hmm, bardzo spokojnie, pięknie pani mówi: a, a czemu pani tak często się przeprowadzała? Posiиной, oh, przepraszam. Bardzo proszę. Gothic> bardzo spokojnie pięknie pani mówi, a dlaczego się pani tak często przeprowadzała? O, świetne pytanie, bardzo mi się to podoba. Brak ciągu przyczynowo-skutkowego. Dlaczego się tak często przeprowadzałam? Takie pytania, przepraszam, dzban tylko może zadać. Cudne, cudne. Ale to prawda, bardzo wiele razy się przeprowadzałam. W Krakowie mieszkałam 5 lat i przeprowadzałam się chyba 10 razy. 10 razy? Tak. A co było z tego powodem? Czy były jakieś problemy z Panią były, Pani Gabrielo? No nie wygląda Pani, ja przecież nie będę tego głośno mówił, jakby co. <grymne> Różne były problemy. Głównie były to problemy z, z wynajmem, tak mi się wydaje. <grymne> <grymne> Najlepiej mi się chyba mieszkało na tych w akademiku na pierwszym i drugim roku. A później, no, naprawdę zamieszkanie w innym mieście to jest szkoła życia. Inni ludzie, właściciele mieszkań, różne rzeczy się działy. To, to nie jest rzecz, którą mogę tak. wymienić jako jedną, że zawsze powodem było to i to. Naprawdę różne rzeczy się działy. Później taką chyba najważniejszą przeprowadzką w moim życiu była Warszawa. W trakcie studiów online, to był 2021 rok, doszłam do wniosku, że zawsze chciałam y, mieszkać w stolicy, i w stolicy jest też więcej perspektyw. No to jeżeli studiuję online, to tak długo jak mam tylko i wyłącznie dostęp do internetu, to mogę wszędzie tak naprawdę mieszkać. Przeprowadziłam się do Warszawy i niestety. Chyba po sześciu miesiącach, po pierwszym semestrze, nauka wróciła z powrotem na uczelnię. I musiałam bardzo często y, się przemieszczać z Krakowa do Warszawy, zmieniać y, miejsce. W samej Warszawie mieszkam trzy lata i też się już trzy razy przeprowadzałam, więc <grym> no, bardzo bym chciała gdzieś osiąść na stałe, ale niestety realia są inne. <grym> Lubi pani zwierzęta? Bardzo. Bardziej niż ludzi, zdecydowanie. Dlaczego bardziej niż ludzi? Mam do nich dużo więcej ciepła, cierpliwości, dużo więcej serca. Uważam, że zwierzęta można usprawiedliwić ich działania. One nie są okrutne, raczej bez powodu. Coś nimi kieruje. A człowiek to jest takie bardzo dziwne zwierzę, i nie do końca ufam no. <grym> y <grym> ludziom. Dlatego uwielbiam psy. Dlatego dla mnie to jest idealny kompan do życia. <grym> Tak jak pani teraz mm, pomyśli sobie o tym, co się dzieje na świecie, mm -hmm. um, to w jakim według pani kierunku to wszystko idzie? Ja jestem osobą bardzo wrażliwą. Jestem osobą bardzo wrażliwą, która mm, przejmuje się rzeczami, na które nie ma wpływu. I czasami mam takie kasandryczne wizje. Przyszłości, od których staram się odcinać i być bardziej biernym, bierną obserwatorką, bo w czasach, w których jest tyle bodźców, ciężko jest um, tak bardzo skupiać się na tak trudnych tematach i pozostać zdrową psychicznie. Dlatego. Jestem ogromną pacyfistką i na pewno tego typu działania militarne nie, nie są dla mnie niczym, nie patrzy. Nie, nie są tak, najgorszym. To, to jest dla mnie zawsze najgorsze rozwiązanie. Natomiast w momencie, gdy wiem, że nie mam na to wpływu, staram się być raczej bierną obserwatorką. Gdybym nie była lektorką, tak? to co mogłabym robić? Gdybym nie była zawodowo. Lektorką, zawodowo. Ja bardzo lubię dzieci. Dzieci są szczere, bezpośrednie. Myślę, że mogłabym spróbować z nimi obcować pracy z, z dziećmi. To jest coś, co gdzieś mi wciąż przemyka gdzieś przez, przez głowę. Ciężko mi powiedzieć, bo... Bo nie wiem, czy widzę siebie w biurze taki, w takiej pracy biurowej, monotonnej, schematycznej. Ja jestem dość schematyczną osobą paradoksalnie i poukładaną, ale jednak w tej pracy lubię mieć jakieś wyzwania, coś, coś nowego, więc to mi, lektorstwo mi to daje. Nawet jeżeli te zlecenia są reklamowe, to każda reklama jest inna, każdą inaczej trzeba. do każdej inaczej trzeba podejść i to lubię. Ciężkie pytanie. Dzieci są fajną opcją, bo to wprowadzają. Bardzo odpowiedzialne. Tak. Bardzo. Ale wprowadzają cudowną energię, świeżość i, i lubię. Lubię proces z, z dziećmi. Czy jest jakaś wymarzona rola, którą by pani chciała um, dubbingować? W, Czy ogóle, w ogóle u lektora coś takiego jest. Lub jakiś mm. kierunek i żeby wyspecjalizować się w danym kierunku, tak jak powiedzmy pani Krystyna Czubówna. Aha. Warto sobie to rozdzielić, ponieważ są aktorzy dubbingowi, aktorzy głosowi oraz lektorze. I lektorzy czytają głównie reklamy, czytają teksty instruktażowe, komunikaty oraz filmy na przykład, a aktorzy głosowi skupiają się stricte na, na dubbingu. Jeżeli chodzi o dubbing, to bardzo bym chciała jakąś animację, w jakiejś animacji podłożyć głos tak profesjonalnie, ponieważ robiłam do gier, do różnych takich reklamowych postaci, a nigdy nie robiłam do animacji, bo to jest zbudowanie zupełnie innego świata, takiej pełniejszej postaci. To jest moje wielkie marzenie. Dlatego też robię fan nagrywam. A jeżeli chodzi o treści lektorskie, to bardzo bym chciała spróbować z dokumentami albo takimi przyrodniczymi materiałami. Ja też mam taki głos dość spokojny, kojący, więc to jest, to jest coś, w czym bym się chciała sprawdzić. Pani Gabriel, czy zdarzyło się coś takiego, że podkładała Pani głos do jakiejś gry, a potem Pani ją grała? Ja nie jestem gamerką. Nie przepadam za grami, za rpg za tego typu rzeczami. Bardzo lubię gry planszowe. I uważam, że teraz jest absolutny w ogóle renesans tych, tych gier yy, planszowych. Yy, one są tak pięknie skonstruowane, wizualnie dopracowane, mistrzowsko, piękne są. Natomiast te gry komputerowe nie do końca do mnie trafiają. Ale. Yy, Niektórzy piszą mi czasami, że słyszałem, słyszałem, wyłapałem. To jest miłe. W jednej grze właśnie podłożyłam do kilku postaci. Premiery jeszcze nie było, ale bardzo jestem ciekawa, czy osoby, które z moim głosem są już naprawdę obeznane, wyłapią wszystkie, wszystkie wcielenia. Jak pani słyszy swój własny głos, mm -hmm. jak pani się z tym czuje? Czy to pani przeszkadza? Kompletnie normalny. Ojejku, to Kompletnie pierwszy raz się z czymś głos. takim spotykam. Bo zazwyczaj każdego, kogo pytam, to każdy nie lubi własnego głosu słyszeć. Ja lubię. Nie mam problemu z tym. Natomiast nie odbieram go w żaden sposób. Jakiś taki wyjątkowy? wyjątkowy. Nie, no, ja jestem tak osłuchana z moim głosem, że on jest dla mnie normalny. I tak samo, gdy pytają się mojej siostry, albo mojej mamy, czy mojej rodziny, jak to jest z Gabrielą, że wy ją słuch słuchacie tak na co dzień? No normalnie, tak? <grym> na nikim to nie robi wrażenia. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie... Słyszy mnie po raz pierwszy, drugi, za trzecim razem już się to normuje, to zwraca na to uwagę. Jak możemy dbać i czy w ogóle powinniśmy dbać o swój głos? Ja staram się bardzo nie przeziębiać i dbać o moją odporność. To jest kluczowe dla mnie. Jak powinniśmy dbać o swój głos? Nie palić przede wszystkim, nie nadużywać alkoholu. Yy. Nie wiem, co z tą kawą i, i herbatami mówią, że wysusza. Natomiast uważam, że w takich przyzwoitych ilościach jest to do, do zniesienia. Ale tak, niektórzy myślą, że ta chrypa taka konkretna po tych to, to wymaga właśnie palenia, to wymaga wypicia alkoholu i to wtedy tak obniży i będzie ten głos taki. No, tak, będzie. Ale to znaczy, że ten głos jest chory, że te struny głosowe nie, działa, nie działają, nie funkcjonują prawidłowo. I to przyniesie swój rezultat prędzej czy później, więc uzyskanie tej barwy, takiej bardzo często pożądanej tego efektu, to nie jest nic, jeżeli uzyskujemy to dzięki używkom, bo one, one po prostu niszczą nasze strony głosowe. To nie jest nic dobrego. Czy kiedyś próbowała pani wykorzystać, czy wykorzystywała pani swój głos w załatwieniu jakichś spraw? To częste pytanie. Chyba tak. Ja też. <grym> w jakich? Oj, nie mogę powiedzieć bardzo. Kiedyś może, mm, kiedyś może zrobimy, nie wiem z kimś na ten temat program, ale e, mm, powiedzieć. No dobrze, kobiecym głosem rozmawiałem wielokrotnie i zatwierdzałem sprawy. Mogę usłyszeć? Ale to mm, po nagraniu, dobrze? Dobrze. Cudownie. Nie, to ja męskim nigdy nie próbowałam. Ewentualnie mogłabym jakiegoś małego chłopca spróbować, ale na pewno nie mężczyznę. Cudowne. Chciałabym to usłyszeć bardzo. Mm. Tak, zdarzyło się. Zdarzyło się w jakichś urzędach czy gdzieś. Czasami naprawdę wystarczy być milszym i takim bardziej z serduszkiem, żeby coś lepiej, szybciej, sprawniej załatwić. Więc na pewno zdarzyło mi się tym głosem coś spróbować załatwić. Jaka historia związana z Pani pracą, z lektorstwem utkwiła Pani w pamięci najbardziej? To była historia, gdy pojawiłam się w, w studiu na takim castingu, można powiedzieć, precastingu, w którym miałam e, przeczytać dżingle właśnie do, do Eski Rock. Bardzo się bałam, bo byłam e, wciąż chora, miałam chrypę straszną. I bałam się, że będzie to słychać w moim głosie, że to nie jest do końca zdrowy głos. Miałam chrypę straszną. No i zasiadłam tam na fotelu, zaczęłam czytać, no i tam czytam z tą chrypą te wszystkie mm, propozycje. Podobało się wszystko, bardzo się cieszyłam. I pod koniec przeprosiłam i powiedziałam, że ten głos nie brzmi zdrowo. To ja wiem o tym, że jest chrypka. Na co właśnie dyrektor radia powiedział, że. Nie, no to do rokowego radia tylko z chrypą, a jak wyzdrowiejesz to... Są specjalne płyny, które mogą tę chrypę przywrócić. Ja się bardzo wtedy z tego zaczęłam śmiać, ale czasami druga osoba jest tak w stanie rozładować napięcie albo tak, zupełnie atmosferę zmienić, że, że to mi się bardzo spodobało. Ja taka zestresowana, że, że ta chrypa, że to będzie słyszalne. Faktycznie było to rokowe radio, więc... Czego można życzyć... Lektorowi, lektorca, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Wielu ciekawych zleceń, zdrowia. Na pewno zdrowia. Tego pani życzymy, pani Gabrielo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję uprzejmie. za to spotkanie. Przemiły głos, kojąca rozmowa. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. To była dla mnie przyjemność.